Cześć, witajcie w nowym filmie. Jeszcze w takim stanie Wam się chyba nigdy nie pokazywałam, a mianowicie właśnie wstałam. Zdecydowanie muszę zaraz umyć włosy i w ogóle siebie, ale pomyślałam sobie, że dzisiaj nagram taki trochę inny film. Otóż przez następne 3 dni jestem sama w domu i coś takiego mi się nie zdarzyło od 4 lat mniej więcej i to jest aż dziwne. Mój mąż jest na Malcie. Moja córka prawdopodobnie teraz szaleje w zoo razem z dziadkami, bo jest na takich kilkudniowych wakacjach, a ja byłam pewna, że będę z nią tutaj sama. Więc wiecie, wszystko sobie przygotowałam, żeby nic nie musieć sprzątać, nie wiem, gotować za dużo, żebym ja nie musiała siedzieć przed komputerem i tak dalej. Więc wszystko sobie rozplanowałam, po czym okazało się, że ona jedzie na wakacje. Jasne, zawsze dałoby się coś znaleźć, dałoby się znaleźć jakieś dodatkowe zlecenie, jakiś dodatkowy kurs, mogłabym się czymś zająć, ale stwierdziłam, że jednak postawię bardziej na odpoczynek i regenerację, bo tak jak mówiłam, ja z 4 lata nie miałam takiego czasu. Zawsze coś było do zrobienia, a teraz nic nie muszę. Jest to bardzo fajne uczucie. I tak sobie zasypiając, pomyślałam, że zrobię sobie taki kubek, który właśnie skończyłam robić, zaraz Wam pokażę. Wrzuciłam tutaj 25-30, coś z tego przedziału, karteczek z różnymi pomysłami na to, co mogę robić sama. Wzięłam je z internetu. Nie chciałam wpisywać sobie tylko jakichś takich łatwych dla mnie rzeczy, które będą po prostu akurat konkretnie dla mnie proste do zrobienia, gdzie nie muszę wychodzić ze swojej strefy komfortu, więc wpisywałam takie dziwne rzeczy w stylu singiel, który nudzi się w mieście, aktywności i tak dalej. Okej, nie oceniajcie mnie. I powstało z tego wiele, może tak, są takie rzeczy do zrobienia szybko, od razu i luz, a są takie, że ja muszę teraz właśnie rano je wylosować, żeby znaleźć jakieś miejsce i się umówić. Najbardziej chyba przeraża mnie pójście do fryzjera. Wiecie, że ja z tymi włosami, może dobra, jednak nie patrzcie na te włosy, bo tak jak mówiłam na początku, muszę je umyć, ale ja nie byłam nigdy z nimi u fryzjera. I nie to, że tak jakby nie chcę iść, co wolałabym jednak iść do jakiejś sprawdzonej osoby, a nie do salonu, który znajdę kilka godzin przed. Więc mam nadzieję, że tego akurat nie wylosuję. Są bardziej aktywności takie sportowe, bardziej rozwijające się, bardziej takie przyjemności, bo też są zakupy, chociaż w sumie to dla mnie nie jest przyjemność, ale stwierdziłam, że teraz o godzinie 10, czyli nie jest aż tak rano, ale chciałam się wyspać, ok, wylosuję, w sumie ile tego wylosować na taki dzień? 6? Rany, ale jeżeli wylosuję pójście do spa, pójście do fryzjera, na siłownię i tak dalej, to mogę się nie wyrobić. I co teraz? No dobra, najwyżej będę to robiła do nocy, albo po prostu spróbuję to zrobić. Dam z siebie wszystko. Jeżeli jakoś się nie uda tego wszystkiego zgrać, no to wiedzcie, że będę się starać. Tak więc teraz losuję 6 rzeczy. Poczekajcie, bo... A, tu może będę tak pokazywała. 1... Staram się nie patrzeć, żeby nie było, że podgląduję, ale nie wiem, ile mam kartek. Dobra, jednak zerknę. 3. Bo wolę teraz sobie to wylosować, żeby ułożyć, wiecie, w trakcie dnia, a nie, że na przykład wylosuje mi coś tam, że mam pojechać gdzieś tam, wrócę wylosować kolejne, a potem jednak się okaże, że muszę tam wrócić, nie? Poczekajcie, zgubiłam się. 1, 2, 3, 4, 5 i jeszcze jedno. Znaczy, to jest dziwny pomysł, troszeczkę dziecięcy może. No. Dobra, mam 6 i teraz będę z Wami otwierać. Po pierwsze łatwe, bo to mogę zrobić w każdym miejscu. Posłuchaj audiobooka albo podcastu. Potem mogę Wam polecić te, które słucham. I to w sumie jest idealne, bo mogę to robić i nie wiem, na spacerze i gdzieś tam chodząc po sklepie czy coś. W sklepie mowa, kup sobie coś ładnego. I tam nie było sprecyzowane, jak tu przepisywałam, czym jest coś ładnego, więc
pójdę i będę szukała coś ładnego. Nie wiem, czy bardziej ubrania, czy może jakiś kosmetyk, czy może coś do domu, czy co jeszcze można kupić ładnego. Dom można kupić ładny, ale może innego dnia. No, okay. Trzecie to napisz do kogoś list. Okej. Nie wiem, do kogo mam napisać list. No ale zobaczymy. Na razie są w miarę takie, niektóre całkiem o nie, które szybko można zrobić. Zerknęłam na czwarte. I czwarte to jest... A, widzicie, samo mi ucieka. Idź pobiegać. I po prostu nie jestem pewna, czy pogodowo to wyjdzie, czy... Bo ja nie mam tutaj za bardzo jakichś super butów do biegania. Mam chyba tylko trampki, więc boję się, że jak będzie mokro, to średnio mi to wyjdzie, ale okej, zobaczymy. Coś tam widzę, że niebo staje się coraz bardziej niebieskie. Dalej, poucz się nowego języka, czyli jak mnie mam nie angielski i polski. Okej. No też nie jest sprecyzowane, jak długo mam się go uczyć, ale zobaczymy. Ułóż puzzle. Okej, i to jest moje 6 zadań i powiem Wam, że wydaje mi się, że mogę jeszcze coś dolosować, bo jestem w stanie sobie tak to poukładać, że to nie zajmie mi całego dnia, więc idźmy za ciosem. Dobra, myślę, że jeszcze dolosuję sobie z 4 rzeczy, najwyżej, no nie wiem, najwyżej dokończę jutro, okej, żeby nie było, bo mam nadzieję naprawdę, że nie wylosuje mi tego fryzjera. Bo byłoby trochę niefajnie. Też tutaj w wielu miejscach, jak szukałam tych list, to było... Czekajcie, bo jednak nie umiem robić kilku rzeczy jednocześnie. Jeden, dobra, spojrzę. Jeden, dwa. Czekajcie, czy to jest złączone? Dwa, trzy. Dobra, jeszcze jedno. Na wielu listach, które przeglądałam, było też pójście na paznokcie. I ja zdaję sobie sprawę, że to by mi się przydało, ale jestem z koleżanką umówiona i ona mi, jak jestem w Polsce, robi, więc no, to by raczej było bez sensu, bo to jest dla mnie też zawsze spotkanie z kimś i tak dalej, więc tego nie wpisywałam. Odłożę kubek, czy mam 4? Mam 4. No to sprawdzamy. Proszę, nie fryzjer, proszę, nie fryzjer. Domowe spa. Już myślałam, że takie niedomowe, że mam gdzieś pójść, ale jednak domowe. Więc okej, to zdecydowanie muszę zejść do jakiegoś sklepu typu Rossmann, bo nie mam chyba tutaj nic. O, to akurat robię regularnie, idź sama na kawę, to już mi mówiłam Wam kiedyś kilka miesięcy temu. Moja pani psycholog polecała i bardzo mi się to sprawdza, żeby po prostu iść i spędzić sama ze sobą czas, zrobić coś miłego tylko dla siebie. Bo ja miałam coś takiego, że nie, no dobra, ile mi to czasu zajmie, no bo nigdzie w mojej okolicy nie było kawiarni, więc musiałam gdzieś tam dalej pojechać, pójść, co się łączyło z dłuższym czasem, z jakimś spacerem i ja zawsze miałam takie, nie, no dobra, muszę szybko, bo zanim moja córka wróci z przedszkola, to muszę ogarnąć obiad, muszę posprzątać, przecież pranie trzeba wstawić, a teraz mam coś takiego, że przynajmniej raz w tygodniu staram się wyjść, nawet nie na długo, ale po prostu poprzebywać sama ze sobą, bo też mówiłam Wam, na Malcie w przedszkole po pierwsze dużo szybciej się kończy, w sensie dzieci w przedszkolu są krócej, nie w każdym, są takie pełnowymiarowe, jeżeli chodzi o godziny, no nieważne, no ale też mają 3 miesiące wakacji. Pojedź w piękne miejsce. Nad tym muszę się zastanowić, bo to może mi zająć więcej czasu. Piękne miejsce. Pierwsze, co pomyślałam, to klify nad morzem. No dobra, zobaczę. Kup książkę i przeczytaj 30 stron. Boże, ja mam tyle książek. Mam dużo książek do przeczytania. Bardzo lubię kupować nowe książki. W większości są to e-booki. Także często e-booki kupuję takie, wiecie, książki z fabułą po angielsku, a takie książki, powiedzmy, mądrzejsze po polsku i często w takiej właśnie formie papierowej. No dobra, no to pójdę do jakiejś księgarni i przeczytaj 30 stron.
chyba dam radę. Może podczas tego domowego spa. Zaraz muszę sobie to ułożyć, zrobić jakiś plan dnia i ruszamy. Napotkałam problem, bo ja zawsze chodzę biegać zupełnie bez niczego, zegarek mi mierzy i wszystko ok. A tutaj jednak przydałoby się coś nagrać, więc potrzebuję telefon i muszę gdzieś też schować klucze. I tutaj nigdzie nie mam żadnej kieszeni, więc chyba spróbuję biegać z tym. Też nie nastawiam się na jakikolwiek długi dystans, bo jeszcze zdarza mi się tam kaszleć i tak dalej, więc dzisiaj tak naprawdę po prostu, żeby pójść i nie wiem, z 10 minut, 15 pobiegać. O rany, właśnie zdałam sobie sprawę, że to nie te buty, więc w sumie dobrze, że to nagrałam. No dobra, idę. Powiem wam, że naprawdę beznadziejny pomysł z tym. Cały czas mi to spada. I koniec końców albo składam i biegam góra-dół. Wiem, jestem czerwona. Albo po prostu trzymam w ręce. Dobra, biegnę dalej. Tu nagrywanie vloga biegając też może nie należy do najlepszych pomysłów, ale powiem wam, że bieg w lesie nieźle. Nie dam rady więcej. Ale już czuję gardło. Więc wystarczy. W moim mózgu chyba rano coś nie zatrybiło. Tutaj leży pranie, które muszę rozłożyć. Może to nie było zbyt rano, bo to była godzina 10, ale kurczę, jakoś ostatnio nie mogę zasnąć. W sensie tak mnie bolą nogi któryś dzień z rzędu. Zazwyczaj to jest jakaś tam jedna noc na powiedzmy 2-3 tygodnie. A teraz miałam już kilka takich nocy z rzędu, gdzie próbuję zasnąć powiedzmy pierwszej do drugiej i średnio to wychodzi, więc potem śpię powiedzmy do 9, póki mogę, póki moja córka nie budzi mnie o jakiejś 5 czy 6, no i już sobie zmoczyłam. No i powiem wam, że coś mi chyba nie zatrybiło, bo zapomniałam o tym, że jeszcze muszę złożyć film dzisiaj, żeby go wam wstawić jutro. Więc może być jednak ciężko zrobić te wszystkie zadania. Na razie jestem tylko po bieganiu, więc sporo przede mną. Więc najwyżej będę kończyć jutro. Nie wiem też, nigdy tego nie wiem, ile takie złożenie filmu mi zajmie. Bo wiecie, jak mam taki film, gdzie po prostu siadam tutaj, włączam, gadam, no to dosyć szybko się to edytuje. Ale jeżeli tych klipów do pocięcia i złożenia mam powiedzmy ze 100, no to już znacznie dłużej. I to już wam pokazywałam, używam tego kremu Vianek, ale czego wam nie pokazywałam, kupiłam sobie taki krem z filtrem. I ogólnie ja bardzo, bardzo lubię nadal ten żel, bo to nie jest krem, z Holika. O ten. I ja go używam. Ale jako, że do Polski nie biorę nigdy żadnych kosmetyków, bo to by było głupie, raczej w drugą stronę się wozi, lata się z kosmetykami, więc szkoda mi było miejsca w ogóle w bagażu. Plus w Polsce jest taki wybór, że człowiek może sobie potestować różne nowe rzeczy. No i właśnie, jak się pakowałam, oglądałam film dziewczyn z kanału Marka i one polecały ten krem z filtrem. Ja mam jednak problemy z tą cerą. No już teraz wiem, że to jest trądzik różowaty i będę chyba jutro zaczynała kurację, chociaż jeszcze nie wiem, jak tam z tym moim kaszlem. Więc no dobra, powiedzmy, że na dniach. No i ja potrzebuję jednak takiego delikatnego kremu, który mnie nie zapcha, ale też który będzie mnie super chronił. I ten ma mega dobre opinie. I tak jak mówię, ja dalej kocham ten z Holika, ale po prostu chciałam mieć w Polsce coś innego, popróbować. Jako że polecenia dziewczyn mi się mega często sprawdzają, to sobie ten kupiłam i używałam go w Norwegii i naprawdę
nakłada się go na twarz i w ogóle go nie czuć. Dla mnie to jest mega ważne. Ja nienawidzę, jak wiecie, coś mi się tam lepi. Mi się to kojarzy trochę z dzieciństwem, jak mieliśmy w domu, w sensie moi rodzice mi dawali na plażę na przykład jakieś takie kremy, gdzie po prostu wszystko było takie bla. Więc nie cierpię tego. A ten jest genialny. Chociaż wiadomo, na razie go używałam takie plus minus 2 tygodnie. Zobaczymy, co będzie dalej, ale powiem Wam, że zastanawiam się, czy nie kupić sobie jeszcze jednej tubki na Maltę, no bo teraz będę musiała, bo będę na antybiotykach mocniej się przyłożyć i też reaplikować kilka razy w ciągu dnia te kremy. To coś by mi się na pewno przydało. Poczekam chwilę, aż ten krem mi się wchłonie, pójdę zrobić sobie kawę i będę go nakładać. Telefon nie chce współpracować. O, patrzcie. Pamiętacie, jak takie coś się kiedyś nosiło? Takie coś się nosiło, jak byłam dzieckiem. Świetna ozdoba, na pewno bardzo wygodna. No, ale może. Dajcie znać, czy jesteście z lat 90. Telefon nie chce ze mną współpracować, bo cały czas mam zawaloną pamięć. Więc po drodze do chyba centrum handlowego będę musiała coś powywalać. Kurczę, nie wiem, czy mam w ogóle tutaj jakiś dysk. A, no, nieważne. Więc pokażę Wam, jak się zachowuje ten krem, o którym się nagadałam. Ten zapach mi coś przypomina. Tu jest napisane ryż i probiotyki. Co on mi przypomina? Nie jestem dobra w zapachach. O, może ten? Może takie migdałowe. Jakieś kosmetyki. No, chyba tak. I od razu po nałożeniu jest taka jakby delikatna, satynowa poświata. Może takich słów użyję. A potem już się wchłania. Pokażę Wam na zewnątrz. Gdzie ja w ogóle chcę iść? Dobra, jako pierwszy napotkałam na swojej drodze Empik, więc chodźmy. Ja słyszałam, że ta seria jest bardzo toksyczna. O, tę książkę kojarzę z TikToka, że podobno jest dosyć dobra jak na tego typu. Czy chcę w ogóle czytać, o czym ona jest? Tej ostatnio szukałam, jej nie było i przeczytałam po angielsku. Całkiem okej. Lubię też tę autorkę od tej i na przykład tej książki, bo tam kobiety nie są takie, wiecie, głupie i tak dalej, że lecą po prostu na bogatego typa. Natomiast na tę książkę chyba jestem za grzeczna. Oczywiście, że wylądowałam na dziale dziecięcym, ale muszę myśleć, że przyszłam tutaj po coś jednak dla siebie. Dobra, zastanawiam się między tą. Tylko, że ja nie jestem pewna, czy mój mąż tego nie kupiła, nie odbiera telefonu. A właśnie taką. I cóż robić? Chyba wezmę tę, bo zupełnie bez sensu byłoby kupić dwie takie same książki. Widzę okulary. To może być coś ładnego i nawet potrzebnego, gdyż nie mam żadnych. Moje ostatnie zostały brutalnie zniszczone. Usłyszałam, że przede mną para nastolatków wybiera się do Starbucksa, więc po prostu szłam za nimi i dotarłam. Widzicie? Osoby starsze, takie jak ja, po prostu muszą podążać za młodzieżą. Idę jak burza, proszę. Magda. W Polsce jestem Magdą. Fajnie. Czy gdybym wylosowała masaż, to by się liczyło? A teraz kupmy coś do tego mojego domowego spa. Jaki w Polsce jest wybór kosmetyków, to po prostu aż nie ogarniam. Zaczęło padać, więc dosyć dobrze, że wybrałam kierunek dom. Zapomniałam o jednej istotnej kwestii, że telefon może się rozładowywać. Tak więc nawet nie ma sensu, żebym dzisiaj próbowała jeszcze odhaczyć to jakieś ładne miejsce. Chyba słyszycie ten hałas. No, wracam do domu.
I zaraz włażę do wanny. Wezmę sobie peeling, bo ten peeling na skórę głowy trzymam 10 minut, więc wskakuję. Tam już raczej Wam się nie pokaże, ale chyba możecie sobie to wyobrazić. Dzisiaj rano obudziłam się z nastawieniem, że jem szybko śniadanie, kawa i jadę na klif, o którym wczoraj mówiłam. Po czym zadałam sobie pytanie, czy ja naprawdę w sierpniu, w środku sezonu chcę jechać w tak turystyczne miejsce, gdzie pewnie na plaży będzie sporo ludzi i w ogóle nawet na tym klifie? Nie bardzo, więc pojechałam do lasu. Uwielbiam las. Las jest dla mnie czymś przepięknym. Naprawdę uwielbiam tutaj być. Tak mnie to uspokaja, w sensie woda też mnie uspokaja, ale trochę woda jest takim zastępnikiem, no bo na Malcie nie ma lasu. I zawsze jak jestem w Polsce, to po prostu ktoś tylko zaproponuje, ej, może gdzieś jedziemy tam, na Kaszuby czy coś. Jestem naprawdę. Więc myślę, że taki spacer, bo łażę tu już, proszę Was, ile? O rany, już ponad godzinę, to w sumie teraz sama siebie zaskoczyłam. Myślę, że to piękne miejsce odhaczone. W ogóle teraz mamy już kolejny dzień i wczoraj nie zrobiłam jednak większości tych aktywności, które zakładałam. Tak mnie rozbolała głowa, że myślałam, że zwariuję naprawdę. Ja bardzo rzadko biorę jakiekolwiek leki, znaczy wiadomo, tam poza chemioterapią i takie tam, ale wiecie, no na przykład na ból głowy zawsze staram się po prostu pić dużo wody, wyspać się, coś takiego, ale nic mi nie pomagało. Naprawdę myślałam, że zwariuję. Na szczęście dzisiaj już jest wszystko ok. No i dzisiaj las odhaczony. Co jeszcze? Teraz idę, z tego co pamiętam, układać puzzle.